nie? Serdecznie witamy wszystkich hodowców, gdzie mamy ostatni dzień targu. Tutaj widzimy, ludzi jest mniej, zwiedzających też, ale mamy dzięki temu możliwość tutaj się dokładnie zapoznać z tym, co wystawcy mają na stoiskach. Między innymi odwiedzamy stoisko teraz firmy TJW. Tutaj mamy przyjemność dobry, z panem witam. Jakubem rozmawiać. Dobrze mówię? Dobrze. Pan Jakub nam zaprezentuje to, co firma TJW ma do zaoferowania. My tutaj zobaczmy w pierwszej chwili, to są takie worki z takimi różnego rodzaju granulatami. Te granulaty tak mają tak jakby różny kaliber, też jeszcze widzę, mniejsze, większe. Też tutaj mamy, że tak powiem, półkę, witrynę z elektronikami, innymi jakimiś suplementami diety, ale mówię, to pan Jakub nam o tym najlepiej on opowie. Proszę bardzo. Witam wszystkich na targach. Witam wszystkich na targach. Przejdziemy, może sobie tutaj będzie spokojniej. Tak. Może tutaj będzie spokojniej. No jesteśmy na naszym stoisku, na stoisku firmy TJW, która generalnie zajmuje się produkcją linii granulatów dla gołębi. Mamy w ofercie i prezentujemy tutaj 5 granulatów dla gołębi, które są generalnie na różne okresy hodowli. Są granulaty dla młodych. O te worki, tak, dokładnie. W tych workach są granulaty. Może zaczniemy od granulatu, który powiedzmy właśnie kończymy podawać, żebyśmy go powiedzmy mieli go obiecać. Jest to granulat pierzeniowy, specjalnie na okres pierzenia. Podajemy go praktycznie od zakończenia wszystkich lotów konkursowych do mniej więcej do tego momentu, w jakim teraz jesteśmy. Zawiera wszystkie mikro, makro elementy, specjalnie dobrany skład jest właśnie na ten okres pierzenia. Zawiera dużo metioniny, zawiera dużo biotyny, zawiera cynk i miedź w formie halatów, czyli w najbardziej przyswajalnych takich formach dla organizmu. Oczywiście wszystkie witaminy też są dobrane właśnie na okres pierzenia. Zawiera trochę więcej białka, bo wiadomo, wymiana piór po prostu kosztuje i dużo energii, i dużo wszystkich składników. Potem, jeżeli zakończymy sobie sprawnie ten okres przepierzania gołębi, wchodzimy w granulat uniwersalny rozpłodowy. To jest niby, on jest w niebieskim worku, niebieski kolor. Jest to granulat, no można powiedzieć, który przygotowuje nam gołębie do rozpłodu. Ma niższe białko, żeby nie zatuczyć nam gołębi, żeby one sprawnie mogły sobie ten rozród przeprowadzić. I go podajemy do momentu parowania. W momencie, kiedy pojawiają się nam młode, przechodzimy na granulat białkowy. Jest to specjalny granulat na odchów młodych, ale też nadaje się on jak najbardziej na regenerację szybką po locie. Skład tego tutaj granulatu to jest oczywiście dużo więcej białka, dużo więcej energii, dużo więcej aminokwasów i wszystko to, co jest potrzebne właśnie młodym gołębiom. Jest też zrobiony ten granulat z dużo bardziej strawnych surowców, które no, tak naprawdę no, są kluczem do tego, żeby się te gołąbki nam bardzo fajnie odchowały. Jak tylko zaczynamy odsadzać gołębie, zaczynamy je wypuszczać, zaczynamy je trenować, wchodzimy na granulat AdenoStop Mode. Jest to specjalny granulat na treningi, na loty gołębi młodych. Jest on pozabezpieczany w przeróżne sposoby przed patogenami. Przede wszystkim zabezpieczony jest przeciwko kokcydiozie naturalnym produktem. Nie ma tutaj żadnych antybiotyków, są to tylko i wyłącznie na naturalne produkty, które stosujemy w tych produktach. Zabezpieczony jest przeciwko bakteriom beztlenowym, zabezpieczony też jest przeciwko mykotoksynom. Oczywiście też jest zrobiony ten granulat z bardzo strawnych surowców, które no, ułatwiają przejście tym gołębiom przez ten trudny okres. I no, nie mamy wtedy żadnych problemów. Generalnie ten granulat chyba się najlepiej nam sprawdził i widzę, że nasza firma bardzo dobrze żywi te młode gołębie, bo no, nie mamy żadnych problemów. A ja zadam teraz pytanie, te granulaty to jest tak, że one stanowią uzupełnienie takiej podstawowej diety złożonej ze ziaren, jak dajemy mieszanki oczywiście, mineralne? Oczywiście. W jakiej proporcji to się go stosuje? Wszystkie granulaty są tak obliczone, żeby podawać minimum 30% tego granulatu. Oczywiście możemy podać go więcej lub mniej, ale przy 30%... Czyli do normalnych karm podajemy tak, oczywiście. W tej proporcji. Możemy to wymieszać, możemy to podać jako osobny posiłek, ale mniej więcej, żeby ta proporcja była zachowana, że 7 kg powiedzmy mieszamy sobie ziarna i 3 kg granulatu mniej więcej, nie? Może to też być objętościowo, no tutaj nie chodzi nam o ten 1%, ale mniej więcej o tą proporcję, bo jest to tak obliczone,
że my te wszystkie surowce, które tutaj dajemy, na przykład jakieś zabezpieczenie przeciwko kokcydiozie, normalnie daje się powiedzmy kilogram, ale w tym produkcie jest 3 kg, czyli przy 30% osiągamy ten 1 kg, czyli ten efekt końcowy do tego efektu, no to musi być tak zrobione. A zadam jeszcze pytanie, bo te granulaty to są po prostu normalnie jakieś te organiczne, mielone, ze scalone, jak to, co to jest? Już pan widzieliśmy. Weźmy tutaj po prostu sobie pierwszą etykietę i na etykiecie widzimy skład. Kukurydza, jęczmień, pszenica, makuch sojowy, ekstrudowany, olej sojowy, zboże, oczywiście. Tak? Hydrolizowana mąka sojowa, nasiona słonecznika, nasiona rzepaku. A to jest wszystko zmielone? Takie najpierw jest to wszystko mielone, oczywiście poodważane w odpowiednich proporcjach. Wszystko u nas jest robione automatycznie w firmie, więc generalnie... Jeszcze powiedzmy, firma się mieści w Kruszwicy. Firma mieści się w Kruszwicy, zapraszamy wszystkich. Na stronę internetową jest też tam link, na którym można sobie zobaczyć ten proces. Z tyłu mamy tą tjw.fed.com, tak? Dokładnie, jest to nasza strona, na której wszystko możemy zobaczyć. Tutaj generalnie wszystkie najpierw produkty są, najpierw są zmielone, wymieszane i potem przechodzą przez proces granulacji. Proces granulacji polega na tym, że oczywiście no, dostają się tam powiedzmy do odpowiedniego silosa, najpierw są podgrzewane, ta mieszanka jest podgrzewana parą wodną, pod dużym ciśnieniem i pod dużą temperaturą, co zapewnia nam jednocześnie podgrzanie tego surowca, czyli powiedzmy zabicie wszystkich bakterii, ale także ustrawnienie tego wszystkiego, no bo wiadomo, że podgotowane rzeczy też są bardziej strawne. Tutaj ta para ma 140 stopni, jest pod ciśnieniem 4 barów, więc tak naprawdę nie ma szans, żeby cokolwiek tutaj złego przeżyło, a każdy składnik pokarmowy dodatkowo jest no, ustrawniony. Potem przechodzą przez taką matrycę, są przeciskane, no i mamy... I wtedy tylko, mamy te kalibry. Mamy te granulki. Mhm. To się dokładnie nazywa średnica. Średnica. Osoba na tym jednym granulku. Oczywiście, jak najbardziej. Dla młodych gołębi... Pokazywałeś tą pierwszą, którą pokazywałeś, to na jakim... Pierwsza rozpłodowa i pierzeniówka jest 4-milimetrowy granulat, jak tutaj widzimy. Jest to dla starszych gołębi, dlatego sobie tak to wymyśliłem, żeby był większy. Tutaj jest pierzeniówka na takim samym granulacie. Oczywiście się dobiera długość noża, który tnie ten granulat podczas tej granulacji. A dla młodych gołębi, przepraszam tutaj, robimy to na mniejszym granulacie. Jest to z dwóch względów robione, dlatego że ptaki są mniejsze, ale dlatego że granulacja na mniejszej matrycy jest pod większym ciśnieniem, a większe ciśnienie powoduje to, że te wszystkie wiązania tak naprawdę w tych ziarnach są lepiej rozdrobnione, lepiej jakby porozrywane i produkt jest bardziej dostępny, bardziej strawny. No i do tego dużo ładniej moim zdaniem wygląda. Mniej się na pewno nie ma tutaj, jak widać, żadnego pyłu. A worki są po 10 kg. Są, tak? Worki są i po 10 i po 20. W jakiej cenie to jest? Od 48, mówimy tutaj o 20 kilowych, od 48 zł do 72 zł. Jego rzędu. Tak naprawdę to są bardzo niskie. Tutaj jeszcze zobaczmy, rozmawialiśmy o granulatach, teraz popatrzmy, gdzie mamy produkty, tu widzę, o dużo rzeczach nie będziemy mówić, bo to są, widzę, podobne, magiczne, tak. Ale to jest takie coś, to mnie ciekawi właśnie, ten preparat. Co to jest? To ciekawi wszystkich na tych targach, bo jest to zielony kolor, jest też absolutna, tak, jest to granulat. Jest to granulowany prototyp dla gołębi. Aha. Absolutna nowość na rynku i rzecz, którą będzie miała tylko i wyłącznie nasza firma, ponieważ producent to też tego... Wasz produkt? Nie, czy to znaczy, jest... Pomysł jest nasz, idea jest nasza, a produkt jest zapożyczony z innej firmy, która produkuje. No, producentów probiotyków jest tylko paru na świecie. Aha. I można tylko te bakterie probiotyczne produkować, to już jest naprawdę bardzo wyższa biotechnologia, już nawet nie technologia. O co chodzi z tym produktem? Generalnie wszyscy wiemy, do czego służą probiotyki. Generalnie po to, żeby zasiedlać korzystną tą właśnie mikroflorę, rozszerzać ją w organizmie, która pozytywnie wpływa i ona nie dopuszcza do powstawania tej niekorzystnej mikroflory. Troszeczkę bo ja po prostu oczywiście nie obejmujecie. Okej. I po prostu walczymy z tą niekorzystną mikroflorą, rozszerzając tą pozytywną, tą pożądaną, którą chcemy. Tutaj w tym probiotyku mamy 4 rodzaje laktobacillusów, czyli bakterii probiotycznych kwasu mlekowego oraz żywe drożdże, które też bardzo dobrze wpływają na trawienie i na walczą z problemami różnymi jelitowymi. Dlaczego w formie granulatu? Nie jest to taki granulat, tak jak tutaj, gdzie on jest ze zbóż, powiedzmy z takich rzeczy, które są powiedzmy odżywcze. Tutaj ten granulat ma zupełnie inną funkcję i w strukturę. Ten granulat jest z tłuszczu palmowego. Tłuszcz palmowy suchy charakteryzuje się tym, że w
takich temperaturach normalnych jest po prostu w formie stałej, sypkiej takiej. Jak sobie tutaj weźmiemy, to widać, że można go rozdusić, rozgnieść i zrobić o taką nawet plastelinową kuleczkę, można by powiedzieć. I co to zapewnia? Forma tego zapewnia nam to, że ten probiotyk nie działa tylko w żołądku od razu po rozpuszczeniu się z wodą, z karmą i tak dalej, jak w przypadku innych. On działa nam na całej długości przewodu pokarmowego. Jak wiemy, enzym, który rozpuszcza tłuszcz, czyli lipaza, działa po prostu troszkę niżej i rozpuszcza nam stopniowo tą granulkę, jak ona się przemieszcza z początkiem do jelita cienkiego, potem do jelita grubego, gdzie tak naprawdę właśnie w tych niższych partiach jelita potrzebne nam są te bakterie probiotyczne. W niektórych zwykłych probiotykach tak naprawdę nie mamy kontroli, gdzie ten produkt będzie działał. Gąb go wypije, zje, bakterie od razu są praktycznie dostarczane do żołądka i czasami w ogóle nie dochodzą w niższe partie. Tutaj mamy gwarancję, że ten probiotyk przejdzie nam do samego końca i zadziała. Ile kosztuje takie opakowanie? 60 zł. Dalej pokażmy. Ja tak trochę wezmę. 60 zł. Może jest pół kilograma? Tu jest pół kilograma. Dawkowanie jest bardzo niskie, więc produkt jest bardzo wydajny. 1 gram na 10 gołębi na dzień. Więc taka puszka dla 50 gołębi starcza nam na 100 dni. No chyba, że to dajemy trochę więcej. Internetowo te produkty można nabyć? Jak najbardziej można im przez internet adres nabyć. Tak. My jako my sami nie prowadzimy sprzedaży internetowej. Prowadzi tutaj sklep zaprzyjaźniony Defele. Zobaczmy właśnie ten kolega. Tak. Kolega tutaj akurat stoi. Tutaj mamy całą ladę tutaj z wszystkimi produktami. Sobie zobaczyć, zamówić właśnie. Jak najbardziej można sobie przez naszą stronę też kontakt uzyskać do tego sklepu. Można dzisiaj na wystawie coś nabyć. Także dziękuję bardzo za bardzo odnośnie tych produktów. Zapraszamy. Polecamy uwadze właśnie ten probiotyk, tak, w tej formie stanowi on naprawdę takie ciekawe rozwinięcie. No jest to przede wszystkim nowość. Absolutna nowość na rynku gołębi. Mam nadzieję, że każdy będzie zainteresowany i spróbuje sobie to we własnej hodowli. No i oczywiście będzie zadowolony i ponowi potem zakup. Także dziękujemy bardzo. Do dziękuję bardzo. Idziemy na dalsze stoiska zobaczyć, co tam ciekawego uda się nam jeszcze znaleźć. Dziękuję. Kolejnym stoiskiem, które odwiedzamy, jest stoisko firmy Pigeon Vitality. Firma ta produkuje, tutaj jak widzimy, różnego rodzaju preparaty dla gołębi. To są norweskie, Asia, tak? Norweskie produkty. Tak, to zaraz ona nam o tym opowie, zaraz się przedstawi nam. Proszę bardzo. Witam, dzień dobry, zapraszam. Proszę się przedstawić. Joanna Szpadzik, Pigeon Vitality. Patryk Piwoński. Darek Piwoński. I tutaj teraz porozmawiamy trochę o tych preparatach. Ja może na drugą stronę przejdę, bo tutaj mamy akurat zatworzone te puszki, także sobie zobaczymy. Tak, wszystkie są otwarte, zapraszam. Proszę bardzo. Może o wszystkim nie będziemy mówić, bo widzę też takie analogiczne produkty różnego rodzaju, że jak na przykład omega 3, jakieś ten, ale takie co byście wy takiego szczególnego polecili z właśnie tej oferty? Przede wszystkim Improver. Ja do końca nie jestem. No, antifungal, to jest przeciwgrzybiczny, tak grzyba, i Cicoli Stop rzęsistek w kapsułkach. I jak to wygląda? Mamy kapsułkach, tak? Do indywidualnego podawania. A to, co miałaś wcześniej, to są... To jest Improver, czyli sztandarowy produkt, który jest typowo działający na florę bakteryjną i odpornościową. Czyli zdrowie, zabezpieczenie zdrowia. Takie typowe zabezpieczenie przed różnymi rodzajami. Mówiliśmy, że to jest firma norweska, tak? Tak. Czy rzeczywiście mieści tam w Norwegii wytwórca, czy tylko są otorami patentu? Nie, właściciel jest z Norwegii, tak, i mieszka w Norwegii, jest z nami, niestety gdzieś wyszedł, ale jest z nami dzisiaj. Także to wszystko jest z Norwegii. Wszystkie produkty są naturalne. Zero chemii, wszystko naturalne. A teraz zadam jeszcze jedno pytanie. W jakiej cenie są te produkty? Bo na przykład byśmy w hodowcy zawsze to pytają. Wszystko jest w zależności od tego, w jakiej pojemności. Ja rozumiem. Weźmy na przykład te Trico Stop do indywidualnego podania. Ile tam zawiera się w tym opakowaniu kapsułek? 100 kapsułek, 110 zł. Tak samo Improver. Improver to jest 125 gram, 110 zł. A jaka jest rzecz, to jak się stosuje? To jest pół grama na litr. Niesamowicie wydajne. Rozumiem, czyli takie opakowanie wystarczy naszym hodowcom na 250 litrów wody. Te łyżeczki, które są tutaj w środku, tak, taka, do łyżeczka, taka łyżeczka, taka łyżeczka. Spokojnie pakiet na sezon. Taka łyżeczka na 5 litrów wody. To się do wody, tak? Do wody. Do wody i najlepiej rekomendujemy razem z antifungalem. Na cały sezon powinno wystarczyć. A tutaj w tych opakowaniach, tych większych puszkach, co my tu mamy? The Warmer, to są pasożyty przed sezonem kuracja i po sezonie. I proszek, pierzenie i rozpód. Te widzę mają jeden, ten, który trzymasz, ma 700 gramów opakowania. Tak, 700 gram, 65 zł za takie opakowanie. Ten preparat 80 zł.
To jest taka cena targowa czy normalna? To jest taka cena normalna, wszędzie w Polsce mamy takie i teraz właśnie, ceny. Gdzie możemy je kupić te produkty? Przez internet? Najlepiej może, przez sklepach. Możemy przez internet, możemy bezpośrednio u nas. Zapraszam też do naszych sklepów. Avistar ma również w swojej ofercie Columbex. Pan Krzysztof z Piły też ma, także dużo sklepów w Polsce już ma nasze produkty. No i oczywiście system wysyłkowy. Może tak, bezpośrednio u nas adres na stronie. Internetowy jest u was sklep, też adres to jest www.pigeonwit.pl. Także sobie można tam wejść, zobaczyć, tam wyobrażam, że jest wszystko opisane. Wszystko, także... nawet nowości, których niestety jeszcze nie ma w katalogu. Ale my już mamy. To pokażmy tą nowość właśnie. Lusterczka. Dzisiaj to by się przydało, wiem, takie coś na jak lokaca coś, nie? Dobra, kaca też mam, idealne, coś idealnego, to jest Belgamax elektrolit, tak, nie tylko dla gołębi. No właśnie. Dobrze, a to co to jest ze środek, ten Race Booster, to jakiś rozumiem specjalny preparat na loty, tak? Tak, to jest tuż przed lotami, to jest nowość, przyjechała 2 dni temu z Norwegii prosto. Znaczy chyba ktoś to przywiózł, a nie przyjechało to samo. Samo nie przyjechało, ale przyjechało walizce. Producent, to właściciel, tak. Brodę przywiózł. I to jest jakie opakowanie duże? 250 ml, tak. I jak to się podaje? Przed lotami 2 ml na litr wody. I co powoduje? Wspomaga lot, tak? Wspomaga. Tak, zawiera żelazo, magnez, selen, cholinę, także... O to co się zapytam, czy jakieś specjalnego rodzaju sterydy, czy wspomagacze takie niedozwolone zawierają te produkty? Wszystko jest naturalne. Wszystko naturalne. A ile kosztuje? Energię to mamy tutaj, to jest Turbo Flight. Mega energia, tak. Kapsułki do ewentualnie wpłynie też. Wiesz co, przypomina mi to, jak kiedyś było takie Vita Borlecytin, coś takiego dla dzieci. A to ile to kosztuje to pakowanie? To pakowanie 100 zł. Pytają mnie o... A te kapsułki 120, 100 kapsułek na stole. Ale ja wolę sobie sam popłynąć. Pójdzie. Także dla hodowców, którzy... Taka licytyna, coś takiego? Nie. Energia, tak. Dla hodowców, którzy nie karmią gołębi przed lotem, to mamy kapsułki. Wtedy mamy pewność, że to jest indywidualne podejście. Dla hodowców, którzy karmią płyn na karmę. Dziękujemy bardzo, a zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy Pigeon Vitality na ich stronie. Na stoisku firmy Ziegertaube, firmy Profet. Mamy tutaj oczywiście pana Stanisława Bruździńskiego, ale my zaczniemy prezentację od pani Jasi i pani... Natalii. Tak. Tutaj kolegę Jacka znamy, ale mamy też tutaj innych hodowców. Tutaj koledzy się przedstawią. Rowiec Krzysztof. I to są... Henryk Szymik. I koledzy, którzy korzystają z produktów firmy Ziegertaube, tak? To powiedzmy może tutaj, to nie wiem, że pan Stanisław zacznie o produktach swoich troszeczkę nam przypomni, tylko niedługo byśmy prosili, a koledzy wtedy się będą wypowiadać, czy jak korzystają z nich, jakieś pożytki co mają z tego. Proszę bardzo. No ja chciałbym zakomunikować, że oprócz tych produktów, które są w stałej sprzedaży, dodatkowo żeśmy wprowadzamy na rynek produkty, które w jakiś sposób zastępują probiotyki. Jest to jeden produkt oparty na gamie ziół z przeważającą ilością olejku cynamonowego, drugi na bazie ziół, jest to mieszanka ziół, olejków ziołowych z przeważającą ilością oleju oregano. Są to skierowane produkty, wszystko... To są te nowości właśnie, tak? Te nowości. Przepraszam, one w tym katalogu jeszcze nie są prezentowane. Nie, jeszcze nie, ale już jest. Tak. Przygodkę. I skierowane są przeciwko wszystkim chorobom bakteryjnym. Aktualnie jeszcze prowadzone są testy ścisłe. Już są pierwsze badania terenowe wykonane z pozytywnym skutkiem. Dlatego polecam ten produkt. A na jak on się nazywa? Bo już nie powiedzieliśmy. To jest... Infektionen Protect O i Infektionen Protect C. Tak. A czym to od C się różni? Czyli O, przeważająca w mieszance ziół, przeważająca ilość olejku oregano, C, przeważająca ilość olejku cynamonowego. I jak to się stosuje z karmą, z wodą? Z wodą. Lepiej z wodą, ponieważ w przypadku karmy jest większa koncentracja na języku. W wodzie jest mniejsza koncentracja oddziaująca na język, w których są kubki smakowe. Dlatego jeśli jest w miarę możliwość, to proszę zdać do wody. A jaka jest karmę, proporcja tego? Proporcja? 5-10 ml na litr wody. Na litr wody. A jak często w tygodniu to należy podawać? Dobrze było podawać przez 2-3 dni. Kurację 2-3 dni jednego preparatu, 2-3 dni drugiego preparatu, później probiotyk. Tak, jest taka dwutygodniowa kuracja tymi tylko trzema. Troszeczkę głosiej, pani Jasiu. Dwutygodniowa kuracja tymi trzema produktami. Od pierwszego do trzeciego dnia Infektionen Protect O,
Na czwarty dzień do szóstego dnia włączamy infekcjonen produkt C i od siódmego dnia do czternastego dnia stosujemy probiotyk. I to razem te trzy produkty. A cenowo jak one sobie kształtują? Cena powiedzmy targowa, jaka tu jest dzisiaj powiedzmy, a w sklepie to wiadomo, na stronie sobie odczytamy. Cena targowa jest to cena promocyjna, dwa preparaty w cenie 50 zł. Normalnie jeden preparat kosztuje 40, drugi również czyli 40 zł. Teraz jak cieszą się zainteresowaniem teraz te produkty? Oczywiście. Mieliśmy wyprodukowany, to jest w sumie nowy preparat, który jest, tak naprawdę jest od poniedziałku, więc generalnie bardzo się cieszymy, bo naprawdę nam super zeszło. Czy oprócz tych produktów, które tak cenowo są korzystne, jakie inne produkty z Waszej oferty się cieszymy tutaj na targach? Bo mamy ostatni dzień największy. Praktycznie wszystkie się cieszą. Tak. Wszystkie. A no, tu jeszcze chcę zaznaczyć, kolega ma sklep, u niego w Żywcu można będzie nabyć na praktycznie wszystko, co tutaj Państwo widzicie. Tutaj kolega ma w Żywcu sklep, tutaj pana Dubkowicza mamy w Opolu. Też jestem przedstawicielem firmy Siegertaube, także zapraszam także do Opola. Będziemy mieli całą ofertę, produkty wysokiej jakości. Producent się stara, żeby wprowadzać dużo nowości. Myślę, że hodowcy będą zadowoleni, bo tym bardziej, że cena jest ceną bardzo przystępną. Tutaj, ale oprócz tego, że się stara, to jeszcze też powiedzmy, że hodowcy, którzy korzystają z tych preparatów, mają też sukcesy, bo o tych sukcesach może ten kolega powiedzieć, tak? Ja jestem dwukrotnym mistrzem oddziału Żywiec. Dwa razy to mi się udało. 28 czy nie? Nie, w poprzednich latach. Dwa razy mi się udało pokonać chyba jednego z największych rywali, kolegę Handerka Wojciecha. Tak. Dobrze. Tutaj jeszcze kolega oddział Lipowa ma wystawioną samiczkę w kategorii C była, w tamtym C. roku była piąta, a teraz? Teraz mam trzy na ogólnopolskiej, tylko bez oceny. Bez oceny. Także my przecież odwiedzialiśmy, przypomnijmy sobie i kolegę Arka, który korzysta z tych produktów jeszcze, jak też również innych kolegów, także na pewno te produkty przyczyniają się w wielu przypadkach do tego, że hodowcy zdobywają sukcesy, ale pan doktor Dobkowicz to też w przyszłości jak będzie, bo sam też filmuje, sam też jak się nazywa, jak odwiedza hodowców, to może z nimi porozmawiać. I myślę, że w przyszłości będzie takich relacji, bo bardzo kilka obiecujących filmów, że tak powiem, stworzył, ale później troszeczkę, że tak powiem, nie zamieszczał regularnie ich, ale duże zainteresowanie jest tym. Także bardzo na pewno, byśmy na pewno będą nowe filmy z udziałem właśnie wybitnych hodowców. Tak. I też tych produktów. Dobrze. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. I zachęcamy do zainteresowania się preparatami. Jeszcze chciałbym tu powiedzieć, że udział w opracowaniu tych preparatów właśnie pan doktor Topkowicz ma bardzo istotny udział. Także chciałbym serdecznie podziękować tutaj przy okazji wystąpienia pana doktora. Także dziękujemy również bardzo i zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi preparatami, zwłaszcza, że tak miło prezentowanymi przez panią Asię. Preparaty będą dostępne w Żywcu w sklepie na Browarnej 46. Jeszcze raz powiedzmy? Preparaty Browarna 46. To tam jest też Browar Żywca akurat? Sklep firmy Koło Browara. Są produkty pana Dobkowicza i Siegertaube. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.